Niedziela, ostatni dzień września. Marek Jaromin, zapraszam na mecz drugiej kolejki, drugiej rundy rozgrywek PLH. W małym spotku w satelicie GKS Tychy mierzy się z gospodarzami, zatem HC GKS Katowice. No i miejmy nadzieję, że mecz będzie nie mniej interesujący i emocjonujący jak ten pierwszy rozegrany w Tychach. Wówczas nasz zespół wygrał z Katowiczanami 5-4. Widać, że Katowiczanie tą polityką transferową sprowadzania zawodników zza oceanu trafili w dziesiątkę, no i na pewno to są ogromne wzmocnienia nie tylko zespołu katowickiego, ale całej ligi hokejowej w naszym kraju, generalnie hokeja w naszym kraju. No i kto wie, być może to będzie taki impuls też dla innych klubów, by zza oceanu wartościowych zawodników ściągać. Krek Zeskon, obrońca z tej francuskiej części Kanady, to kolejny z tego zaciągu z oceanu. Teraz Łopuski po raz kolejny prosto w Kalembę. Zruszają Katowiczanie. No i teraz niewiele brakowało, a z numerem 24 Mateusz Bepiersz zaskoczyłby Arka Sobeckiego. No nie mogą dopuszczać nasi zawodnicy do takich sytuacji. Już w pełnym zestawieniu gospodarze. Teraz skutecznie nasi obrońcy poradzili sobie z Fedorukiem. Oczywiście Michał Kotrosz poradził sobie z Fedorukiem. Teraz jeszcze utrzymują się Katowiczanie. I świetnie teraz Arek Sobecki. A starał się go zaskoczyć Daniel Galant. No i mamy krążek poza taflą. Cały czas tam z niebieskiej linii stara się strzelać Daniel Galant. Teraz jeszcze ogromne spięcie przy naszej bramce. No ale chyba opanują to sędziowie. Sokół teraz niedokładnie. Po raz kolejny brawa dla Sobeckiego, chociaż jeszcze wypada tam Sobeckiemu ten krążek. Spore zamieszanie pod naszą bramką, ale na pewno guma nie wpadła do siatki Sobeckiego. No ale na tę chwilę to Tyszanie muszą się bronić przed naporem Gieksy. Teraz jeszcze strzelał Milan Baranek, miał po lewej stronie Kropacza. Nie zdecydował się Baranek na podanie do Kropacza. Myślę, że mógł właśnie tak próbować rozwiązać tę akcję. Bagiński do Kotlorza. Kotlorz zdecydował się na strzał. O i tam jeszcze trafiony krążkiem jeden z naszych zawodników. Nie przerywają gry Katowiczanie, Kwedoruk. Oj, nie wygląda to najlepiej. Michał Woźnica tam leży. Potrzebna szybka interwencja medyczna naszego sztabu. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. Michał Woźnica będzie zdolny do dalszej gry, chociaż no nie wygląda to, muszę przyznać, najlepiej. Teraz ładny też gest katowickich kibiców, oklaskują tutaj Michała Woźnicę. Widzimy, tam jest Adrian Parzyszek, jest także z numerem 6 w koszulce Gieksy Krzysztof Śmiełowski. Człowiek bardzo dobrze w Tychach znany. Przypomnijmy, jeden no, chyba z najszybszych hokeistów w PLH. Zresztą już w którejś z poprzednich transmisji mówiłem o tym, że jego wielkim idolem był Paweł Burje, znany z NHL jako Russian Rocket. No i to też nie bierze się znikąd. Michał Woźnica to jak na polskie warunki zawodnik bardzo szybko jeżdżący na łyżwach. Bardzo ładny gest miejscowych kibiców po raz kolejny
Spośród tych nielicznych gwizdów w stronę Michała Woźnicy jednak przeważają brawa. Ponownie Pasiut, teraz Wanacki. Pasiut. Wanacki zdecydował się na uderzenie. Wanacki jeszcze Łopuski. I mamy trafienie dla natyskiego GKS-u. Mikołaj Łopuski. 31. minuta meczu, a zatem prowadzi w małym spotku GKS Tychy, a zdobywcą bramki Mikołaj Łopuski. Teraz niewiele brakowało. Musiałby się sporo napocić. Sobecki. Niestety trafienie dla zawodników GKS-u. 1-1, a z numerem 41 bramkę zdobył Kacper Guzik. No i muszą po raz kolejny ruszyć bardziej zdecydowanie Tyszanie, bo jak dalej tak to będzie wyglądało, to wyjadą tutaj z małego spotka bez zdobyczy punktowej. Po raz kolejny Arek Sobecki, kapitalna interwencja Arka Sobeckiego. No kapitalne emocje nam się tutaj robią, tylko miejmy nadzieję, że będzie tych ataków więcej na stronę Zejna Kalemby. Kotlosz. Zdecydował się na strzał Kotlosz, jeszcze jest tam Bagiński. Ale skutecznie teraz Zejn Kalemba. Dobrze jednak, że atakują Tyszanie. Ruszają gospodarze. Fedoruk i po raz kolejny w tym meczu kapitalnie bronił Arek Sobecki, ale teraz niestety mamy drugie trafienie dla Gieksy. No i nie tak miał wyglądać początek tej ostatniej tercji. No nie mógłby tutaj chyba już nic więcej zrobić Arek Sobecki. Fedoruk. Mamy kolejne niestety trafienie dla Gieksy. Filip Grzebiecki po raz kolejny zaskakuje naszą obronę, zaskakuje Arkadiusza Sobeckiego. No fatalny błąd teraz tyskich obrońców, nie mogą dopuszczać do takich sytuacji. Bepierszcz do Fedoruka. Fedoruk do Bychawskiego. Czy zdecyduje się Bychawski na strzał z niebieskiej? Jednak nie. Z powrotem do Fedoruka. Fedoruk. No i niestety mamy kolejne trafienie dla Gieksy. Z numerem 29 trafił Luke Popko. No i wykorzystali tę przewagę katowiczanie w sposób podręcznikowy. Z pewnością ten mecz będzie takim dużym powodem do satysfakcji dla trenera Gieksy Jacka Płachty, który przecież w Tychach pracował. No i musiał po nim sytuację naprawiać Wojciech Marczak, a teraz kolejne trafienie dla Gieksy. Mateusz Bepierszcz, 5-1 prowadzą gospodarze. Z niebieskiej linii uderzał jeszcze Bartosz Czura, teraz jeszcze spięcie między zawodnikami obu zespołów, ale w porę radzą sobie z tą sytuacją sędziowie, choć jeszcze tam mamy starcie. Craig Seskon po stronie Gieksy tam walczył, Roman Szymiczek z naszej strony. Z Unią Oświęcim tracimy 7 bramek. Wymęczone zwycięstwo z JKH GKS-em Jastrzębie. Od drużyny z aspiracjami do złota chyba możemy wymagać nieco więcej. Mamy teraz trafienie dla GKS-u. Bez echa przeszła ta bramka.
koniec spotkania. Niestety GKS Tychy przegrywa z HC GKS-em Katowice 2-5. Mikołaj Łopuski, Adam Bagiński trafiali dla tyskiego GKS-u. Dla gospodarzy Kacper Guzik, dwa razy Filip Drzewiecki, Luke Popko i Mateusz Bepierszczy. Marek Jaromin, żegnam z tafli, z hali lodowiska Małego Spodka. GKS Tychy przegrywa z Gieksą 2-5. Do usłyszenia.